Cześć! Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja jestem Kamil i zapraszam Cię do obejrzenia tej serii vlogów dwumiesięcznej podróży po Azji. To są Filipiny i Big Lagoon obok El Nido. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, drugiego dnia podróży po Palawanie. Dzisiaj wybierzemy się na wycieczkę, konkretnie wycieczka A, bo są tu organizowane cztery wycieczki na różnego rodzaju wyspy, plaże i miejsca, które naprawdę warto odwiedzić. Od mojego ostatniego pobytu w El Nido dość mocno się zmieniło i tym razem trzeba wykupywać coś jak opłata klimatyczna. 200 peso dostaje się kartkę, która jest opłatą na 10 dni. Jeszcze przed chwilką byliśmy na tej plaży i tą wodą każdy z nas musiał dojść bezpośrednio na łódkę. Akurat tego momentu nie nakręciłem, słuchajcie, tu jest taka wilgoć, że nawet G7X zaczął mi odmawiać posłuszeństwa. Przed chwilką przycisk nagrywania totalnie się zaciął. Słuchajcie, po raz kolejny teoria, że świat jest mały, dowodzi dokładnie tego, że tam, właśnie tam spotkałem znajomego prosto z Krakowa. Kamil! Koszt takiej wycieczki jest to 1200 peso, czyli jakieś 80 zł. W tej cenie odwiedzacie wspaniałe 5 miejsc, które naprawdę będą zapierały dech w waszych piersiach. Zobaczycie zaraz sami. I następna bardzo ciekawa regulacja prawna na Filipinach. Po wyjściu z harboru możemy zdjąć już kamizelki bezpieczeństwa. Pierwszym przystankiem naszej wycieczki jest plaża Seven Commanda, która znajduje się w tym momencie tutaj za mną. Tylko żeby na nią dotrzeć, właśnie musimy wszyscy powskakiwać do wody i tam dopłynąć. Zastanawiam się, jak to zrobić ze sprzętem. Żeby pokazać Wam, jak ta plaża wygląda z bliska, postaram się tam dopłynąć, bo pożyczyłem płetwy. Daj mi aparat. Dziękuję. Dobra, no i po raz kolejny sprawdzimy, czy G7X jest wodoodporny. Skoro wilgoć go prawie ostatnio zabiła, woda pewnie też by sobie dobrze z nim poradziła, aczkolwiek mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dwa miesiące bez aparatu, oj, wiecie, że byłaby to dla mnie tragedia. I stoję. Płetwy zostawiam tutaj, idę w małą przechadzkę po tej plaży. Plaża czysta, piasek biały, dużo kamieni. A po drodze, jak wychodziłem, poparzyło mnie tu po raz kolejny kilka meduz. Kurczę, tak samo jak na Zanzibarze. Wąska plaża. No ale zaletą jest to, że tu nie ma praktycznie żywej duszy i można odetchnąć od zgiełku. Wiecie co, to jest wspaniałe, że są jeszcze miejsca na tym świecie, które nie zostały dotknięte ręką człowieka i nie zostały przez niego zniszczone. Można tu się cieszyć, no po prostu naturą. Powoli, a w zasadzie w biegu opuszczam tą plażę, muszę założyć płetwy i dopłynąć jeszcze do mojego statku. Większość już tam na mnie i tak czeka. O 11 mamy mieć lunch, a jestem głodny bez śniadania. No i droga powrotna. A, szkoda, że nie ma tu jakiejś łódki dodatkowej. Wiem, narzekam. Fu.
Miejsce, do którego przepłynęliśmy teraz, nazywa się Small Lagoon. No, czyli mała laguna. Można tutaj wypożyczyć kajak za 400 peso i wpłynąć na nim właśnie do laguny, która znajduje się tam, między skałami. Oczywiście dookoła już pływają tutaj Filipińczycy, którzy sprzedadzą chipsy, kokosa, w środku lody i schłodzone napoje. Okej, dostaliśmy wiosła i kajak. No i musimy teraz dopłynąć do laguny. Czyli płyniemy w tamtą stronę, gdzie wszyscy. Tam są przejścia między skałami i dokładnie w nie wpłyniemy. Ania, co naprzód? No, ja trzymam tutaj, o, i musimy się odpychać wiosłami. Uważaj na głowę. I do środka. Słuchajcie, to miejsce jest tak niesamowicie piękne, że w zasadzie nie wiem, czy G7X jest w stanie odzwierciedlić te wszystkie kolory, które tutaj panują. Czy chociaż w ogóle troszkę czujecie to miejsce. Dobrze, mam z sobą P10, zrobię szybciutko zdjęcie. Poszło. Wbijajcie na Instagrama Kamilin Travel, wraz z tym vlogiem ukaże się zdjęcie na Insta i zostawcie tam serduszko, powiedzcie mi, czy kolorystyka jest faktycznie żywa. Jedna rzecz jest troszkę irytująca, ale każdy z nas się do niej przyczynia. Jest tu za dużo kajaków. Istny korek, jeden na drugim. I kto mi powie, że nie warto przyjechać na Filipiny? Wynajęcie dwuosobowego kajaka tutaj jest to 400 peso. Czyli jakieś, no nie wiem, 28 zł. A emocje, których się tu doświadczy, bezcenne. Wypłynęliśmy z groty Small Lagoon, no i spójrzcie teraz na to. Troszkę mnie pragnienie łapie i pan tutaj otwiera mi już kokosika. Za chwilkę dostanę go na łajbę i będę mógł pić. I taki kokosik tutaj, 50 pesosów. Pycha. I to właśnie była mała laguna. Powiem wam szczerze, że jestem w tym miejscu drugi raz, konkretnie na tej wycieczce i chyba nigdy nie przestaną mnie dziwić i ekscytować te miejsca. Akurat na wycieczce spotkałem koleżankę z Tajlandii. Tak. So, again, you say, I'm from Thailand, right? Hi guys. Tak. I miała wypadek w Manili. Właśnie mówiłem o tym, jak bardzo niebezpieczne jest to miejsce. Auto ją potrąciło. Zobaczcie, jak duży siniak ma. I zaczyna się pora obiadowia. Panowie tutaj ustawiają stół na środku łodzi. Oj, oj, jak ciasno. Szczerze, na tak wąskiej łódce to jest to mistrzostwo ergonomii przestrzeni. Wojtek przy stole. Poprosiłem, żeby był blisko mnie, więc jest. I podłożyli mojego klapka jako podpórka do stołu. A najbardziej to się cieszymy z tego,
Cebula. Polskie anelaski. To co Kamil kocha najbardziej, jeść w domu. Całą wycieczkę jest właśnie wyliczona, porcja obiadowa. I tak to wygląda, no ślicznie. Owoce morza, zwykłe owoce, kurczaczek i tarcze, piechoty. A miejsce, w którym właśnie spożywaliśmy obiad, nazywa się Big Lagoon. I ponoć ta laguna jest 3 razy większa niż ta mała przed chwilką. Tam się do niej wpływa, też tu można wypożyczyć kajak. Moi drodzy, prosto z Big Lagoon dopłynęliśmy do Simisu Island, czyli takie cudowne, następne rajskie wyspy, przy których mamy 25 minut na snorkeling, czyli nurkowanie. Co niektórzy już do wody poskakiwali, pozakładali maski i próbują oglądać to, co dzieje się pod wodą. Natomiast zdradzę wam małą ciekawostkę, pod wodą nie ma jakiegoś wielkiego show, co prawda są to tropiki, ale o wiele lepsze warunki do nurkowania znajdziecie choćby nawet w Egipcie. Morze Czerwone pod tym względem bije na łeb i szyję. Ci, którzy nie umieją pływać, skakują oczywiście w kołczach takich ochronnych i w tym sobie pływają. No nie mogą za bardzo się w tym zanurzyć, no ale cóż poradzić, jak się nie umie, no to... Panowie teraz próbują zarzucić pętlę na skałę, żebyśmy mogli przycumować w to miejsce. Udało się! Już płynie do nas sprzedawca kokosów. Miejsce, do którego dopłynęliśmy teraz, jest to nasze ostatnie miejsce i nazywa się Secret Lagoon. Pływa się dokładnie tam, jest troszkę głęboko, więc trzeba tu troszkę podpłynąć. Natomiast wypłyniemy z drugiej strony skały i tam jest przepiękna plaża. Po raz kolejny wkładam płetwy, żeby popłynąć i pokazać wam, jak to wszystko wygląda. Telefon zabezpieczony, worek strunowy. No a co? G7X przede mną. I sprzedam wam dobry patent. W momencie, kiedy jesteście na wodzie i boicie się o swoje rzeczy, zabezpieczacie je workami strunowymi. Ale taki woreczek dobrze nadmuchać. Ponieważ w momencie, gdy on by upadł, no to idzie na dno. A z powietrzem jednak już nie. No i płynę. Kamil, co ty wyprawiasz? Najlepsze ci wszyscy ludzie są tu wypuszczeni po prostu jak stonka. Tak swoją drogą zastanawiam się, kiedy ten G7X mój padnie od tej wody. O, stoję. I zobaczcie, tu się kończy ta skała, gdzie przycumowaliśmy i przejście na plażę. No to jazda.
Wiecie, to jest tak, że każdemu z daleka te wyspy wydają się takie rajskie, że nic tylko tu przypłynąć i mieszkać, ale tak naprawdę spójrzcie sami. To są praktycznie same skały, gdzie niegdzie na górze tylko porośnięte zielenią, która tam została przeniesiona przez wiatr. Nie da się tam wejść, nie da się tu zamieszkać. Co by tu człowiek robił? Spójrzcie jeszcze na to. Jakie niesamowite miejsce. Skały obtaczają palmy, które sobie tak rosną wysoko, szczeliście do szczytu. Ta plaża, co niektórym z was może być znana, albo możecie ją kojarzyć z Discovery, ponieważ ktoś taki jak Ed Stafford właśnie na tej wyspie, na tej plaży, w tym miejscu próbował przeżyć 30 dni bez jedzenia i picia. No i mu się to udało. Powiem wam, że podczas wkładania płetw przerąbane jest to, że za każdym razem masa piachu się tam dostaje. I to boli i obciera. Jeszcze pokażę wam na szybko jedną rzecz. Tu za mną znajduje się jaskinia, do której wchodzi się przez małe, ciasne przejście. I można się tam dostać właśnie, by poobserwować jeszcze jedną komnatę. Ale to już chyba na następny raz zostawię, bo nie chce mi się tam chodzić. Wracam do łodzi, bo za chwilkę będzie ona odpływała. A nie chciałbym, żeby odpłynęli beze mnie. No i powoli zachodzi słońce, a zostać tutaj... Oj, chyba też bym nie chciał. Teraz wypłynęliśmy ze sekretarką i tam w oddali widać dokładnie wyspę Mini Lock Island i Mini Lock Resort. Doba w tym hotelu kosztuje prawie 2,5 tysiąca złotych i zrobione jest to coś na styl domków malediwskich na palach wpuszczonych we wodę. Moi drodzy, dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Po tej stronie macie odcinek, w którym dowiecie się, jak dotrzeć do El Nido na Palawan, a po tej stronie zobaczcie odcinek Cudowne Zaręczyny na bezludnej wyspie na Bali. Jeżeli jesteście zainteresowani również zdjęciami lotniczymi, na dole w opisie macie link do sklepu, gdzie otrzymujecie ode mnie 20% kod zniżkowy. Trzymajcie się, piona i cześć!